Mistrzostwa Świata Recepcjonistów Hotelowych to zagadnienie o tyle interesujące i nietypowe, że postanowiliśmy spakować sprzęt, zabrać plecaki i przyjechać do Sopotu, żeby zgłębić je dokładnie w wyjątkowym hotelu. Zapraszam Was na wyjątkowy odcinek Tak Trzeba Żyć. A dziś z nami Krzysztof Studziński. Dzień dobry, witam. Witam Wojciechu, cześć, witam i Państwa. Właściwie to wyjątkowa sytuacja, bo jako gospodarz jestem gościem u swojego gościa. Po części gościa. Tak można powiedzieć, tak. A to wszystko dzięki uprzejmości i dzięki gościnności słynnego Grand Sofitel, Grand Hotelu Sofitel. Sofitel Grand Sopot, dokładnie, tak. Tak, w ten sposób możemy powiedzieć, więc dziękujemy. Bardzo, bardzo przyjemnie się tutaj czujemy. Właściwie czuję się trochę jak na wywiadzie prezydenckim. Jest, no, odpowiednio jest rzeczywiście fajnie zaaranżowane miejsce. Jest to nasz Champagne Lounge w hotelu. Tak jest, ten lounge to później, a na razie przejdźmy do konkretów. Krzysztof Studziński to osoba, która pojawiła się na wielu takich mediach ogólnopolskich po tym, jak zająłeś trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata Recepcjonistów Hotelowych. Mm. I zanim przejdziemy jakby do clue tego wydarzenia i porozmawiamy o tym, jak tam się dostać i w ogóle jak to wygląda, to ja chciałbym Ciebie zapytać, kim tak naprawdę jest recepcjonista hotelowy? Bo to nie jest taka osoba, z tego co już się dowiedziałem, tak jak stereotypowo myślimy, że to jest gość, który odbiera tu tylko telefon na recepcji, wpisuje nas do kalendarza i odbiera kluczyk i wydaje go, tylko chyba ciut więcej, prawda? Zgadza się, jak najbardziej, Wojciech. Jeśli chodzi o recepcjonistę hotelowego, my jesteśmy wizytówką hotelu. My jesteśmy osobą odpowiedzialną za cały wizerunek hotelu. Możemy też się czuć gospodarzami nie tylko hotelu, ale często i naszego kraju. Kraju, gdzie pracujemy i skąd pochodzimy. Nieraz się zdarza Czyli spora odpowiedzialność. Tak, spora odpowiedzialność, bo nieraz się zdarza tak, że osoby nas odwiedzające, miejsce, gdzie pracujemy, nasz hotel, przyjeżdżają po raz pierwszy do tego państwa, do Polski. Jesteśmy osobami, które jako pierwsze mają styczność z tymi osobami i nasze zachowanie świadczy o tym, jakim jesteśmy narodem i jak potem będą postrzegali nas i całą okolicę. Więc to jest duża odpowiedzialność, jak wspomniałeś, ale też duża przyjemność i myślę, że zaszczyt być takim recepcjonistą hotelowym, chociaż też dużo jest tej pracy stereotypowej, czyli wydajemy klucze, uśmiechamy się do gości i głównie nasza praca polega na meldowaniu i wmeldowaniu gości i towarzyszeniu im przez cały pobyt. Szyjemy w sumie tak naprawdę, mówiąc wprost, szyjemy doświadczenia gości na ich miarę. No i właśnie, słuchaj, jak sobie pomyślałem, jak rozmawiałem z różnymi ludźmi o Mistrzostwach Świata Recepcjonistów Hotelowych, to pytałem, ale co, na czas wydają te klucze, na czas zmieniają pościel? Co to za impreza? Jak tam się dostać? Jak to wygląda w ogóle? Kto tam się pojawia? Okej. Po części są to zawody na czas, ale do tego za chwilę przejdziemy. Ogólnie te mistrzostwa, w których brałem udział, są organizowane przez AICR. AICR to jest międzynarodowe stowarzyszenie. Dokładnie akronim AICR rozpoczyna się od francuskich słów. Nie przytoczę pełnej nazwy, bo po francusku nie mówię, ale jest to amicale, internationale i tak dalej, czyli międzynarodowa przyjaźń dyrektorów i kierowników recepcji hoteli luksusowych z całego świata. I to stowarzyszenie organizuje konkurs, jakim są mistrzostwa recepcjonistów. Podczas tych mistrzostw recepcjoniści z całego świata konkurują między sobą o miano tego najlepszego, bądź tego trzeciego, jak w moim przypadku. No tak. To i tak jest wyróżnieniem, bo nie oszukujmy się. Na podium. No i konkurs składa się z kilku części. Mamy część front-office'ową i back-office'ową. Wcześniej była oprócz tych dwóch części część pisemna, testu teoretycznego dokładnie o wiedzy branżowej, o wiedzy hotelarskiej. Front office, czyli część konkursu przy ladzie recepcyjnej, gdzie obsługujemy gości. To są aktorzy, którzy wchodzą w rolę gości i muszą nam jakieś różne trudności, pułapki podłoży, trudności stworzyć podczas pracy, a część back-office'owa polega na obsłudze gościa już nie w cztery oczy, ale przy komputerze przy stanowisku pracy, gdzie odpisujemy na oferty, zapytania ofertowe gościa, tworząc oferty, gdzie tworzymy potwierdzenia rezerwacji,
gdzie wyliczamy różne specjalne kalkulacje, między innymi wskaźniki KPI, czyli Key Performance Indicators, gdzie sprawdzamy rentowność hotelu, jaką funkcjonuje na skalę regionu i na skalę jednostki, więc są to bardzo rozbudowane zawody. Tak. Okej, okay. Dobra. I jak tam się dostać? Bo to też nie jest taka łatwa sprawa, nie? No, jakby, czy to, że ty zająłeś trzecie miejsce na świecie, oznacza, że jesteś najlepszym recepcjonistą w Polsce? Możemy użyć takiego sformułowania? Możemy tak powiedzieć. Możemy tak powiedzieć z pewnością. Dziękuję. Nieskromnie mówiąc, możemy tak powiedzieć. Jeśli chodzi o eliminacje, bo każdy kraj ma takie eliminacje przeprowadzane, to one się odbywają w ramach filii Stowarzyszenia AICR. I różne kraje z różnych zakątków świata takie filie stowarzyszenia mają i wtedy się odbywa konkurs ROTY, ROTY na przykład Poland, ROTY Austria, czyli Receptionist of the Year contest. I tam wyłania się tych przedstawicieli danego kraju już na skalę światową. U nas w Polsce było trochę inaczej, bo od kilku lat nasze stowarzyszenie polskie AICR Poland nie funkcjonuje poprzez pandemię. Okay. Zaprzestali jej istnienia, bo skupiliśmy się jako polscy hotelarze na odbudowaniu stricte branży i pojedynczych jednostek hotelowych, ale już wracamy do organizacji naszych konkursów i moja szansa na udział w międzynarodowych, światowych już finałach była dzięki konkursowi Wildcard, czyli na dziką kartę. Czyli wszelkie kraje, które nie posiadają, bądź mają zawieszoną filię AICR-u i u nich się nie odbywa taki konkurs ROTY, mają możliwość konkurowania między sobą, wyłonienia tego najlepszego zawodnika. I tylko jedna osoba mogła się dostać? Tylko jedna osoba mogła się dostać w tych wszystkich pozostałych krajach i reprezentować nie tylko swój kraj, ale też te inne kraje tego konkursu Wildcard. I ja miałem przyjemność w tym konkursie wziąć udział. On był organizowany kompletnie zdalnie, czyli obsługa gościa poprzez kamerkę. Też był taki test wiedzy podczas wywiadu z jury organizowany, a następnie już ogłoszenie wyników i ta jedna osoba, która może polecieć w tym roku akurat to był Katar, do Doha. I ogłaszają Krzysztof Studziński. Tak, Krzysztof Studziński. Bo ja pierwotnie myślałem, że to gdzieś przy okazji, że po prostu sobie pracujesz, a później gdzieś się okazało, że tak naprawdę ty ćwiczysz, trenujesz, że od lat się przygotowywałeś do tego konkursu, więc kiedy tak naprawdę podjąłeś w głowie takie postanowienie, że chciałbyś kiedyś zająć właśnie gdzieś to zaszczytne wysokie miejsce? No, cała moja historia z hotelarstwem wiąże się od 7 lat. Czyli 7 lat temu po raz pierwszy wszedłem do szkoły, do technikum hotelarskiego w Gdyni jako uczeń i tam się rozpoczęła ta cała moja przygoda z branżą i tam też brałem udział w pierwszych konkursach hotelarskich. To warto wspomnieć, że 7 lat w branży, patrząc od kiedy jestem związany z technikum i 7 konkurs hotelarski, w którym brałem w tym roku udział. Podczas bycia uczniem w technikum brałem w takich konkursach udział jak na przykład Mistrz Wiedzy Hotelarskiej, czyli międzyszkolne zawody, ale też ogólnokrajowe. One odbywają się w Słupsku. Składają się również z różnych części, czyli front office, jak już mówiłem, w szladzie recepcyjnej, obsługa, był tam też test wiedzy, ale i obsługa konsumenta w sali restauracyjnej. Czy musimy się wcielić w rolę kelnerów i obsłużyć gościa już w innej przestrzeni niż recepcyjnej? No bo to były zawody dla hotelarzy, czyli mistrz wiedzy hotelarskiej, a hotelarz to osoba, która pracuje w hotelu, jest związana wieloletnie z branżą hotelarską, a nie tylko stoi na recepcji hotelowej, czyli kelner, czyli kierownik recepcji, czyli dyrektor hotelu, osoba odpowiedzialna za marketing hotelu jest hotelarzem. Dlatego ten konkurs tak się skupiał trochę na większej, większej ilości dyscyplin tej branży. Był też konkurs Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tam też udało mi się zająć pierwsze miejsce, jak i w tym pierwszym konkursie Mistrzu Wiedzy. Następnie już brałem udziały w konkursach międzynarodowych. Na przykład Euroskills Graz 2021, gdzie, co ciekawe, miałem przyjemność być członkiem kadry narodowej, czyli jako kadrowicze, jako reprezentanci naszego kraju, no bo nie tylko hotelarze, ale też osoby z innych dyscyplin branżowych, jak florystyka, jak frezowanie CNC, jak
technologia pojazdów ciężkich i inne tego typu branże mogły ze sobą konkurować na skalę Europy, a też są zawody na skalę i świata. I tam miałem przyjemność wzięcia udziału i zająć 6. miejsce u nas w Europie. I do tych zawodów też były eliminacje, więc mamy już tak, mistrz wiedzy, olimpiada, eliminacje do Euroskills Graz, potem sam konkurs Euroskills Graz, potem eliminacje do światowych igrzysk dyscyplin zawodowych WorldSkills, gdzie akurat w Polsce zająłem 2. miejsce, więc nie udało mi się przejść do, już do światowych finałów. Następnie eliminacje na dziką kartę do konkursu, do konkursu AICR i potem już same finały konkursu AICR, czy 7. konkurs mojej historii branżowej. No, 7 lat, 7 konkurs, jeszcze jak burza. No dobra, bo nie chcę ci przerywać, tak ciekawie opowiadasz, ale jest dużo fascynujących wątków. Sam fakt, w jaki sposób się przygotowujesz do takich, bo oczywiście pracujesz polepszasz. Wojciech, odbrnąłem od pytania, tak, bo pyta się o przygotowania. Gdzieś słyszałem, że ty masz tak naprawdę 3 nauczycieli języka angielskiego, że współpracujesz z aktorem, więc to nie jest tak, że właśnie... Że wezmę udział, coś się wydarzy, tylko to jest konkretna praca pod te wydarzenie. Zgadza się. Przygotowania są bardzo rozbudowane. Czyli jak powiedziałeś, mamy 3 nauczycieli języków zawodowych. Na przykład, jak to było w moim przypadku, osoba od gramatyki, native speaker i osoba od języka zawodowego, bo oczywiście w każdej branży jest jakiś język zawodowy. U nas w hotelarstwie też musimy znać pewne słownictwo branżowe. Wystarczy powiedzieć, pokój jest tam. Zgadza się, nie powiemy, tylko winda jest tu i tak dalej. Też to słownictwo branżowe jest ważne bardziej nie tylko w rozmowie z gościem, ale też w rozmowie pomiędzy hotelarzami, żeby zrozumieć się, rozumieć o czym mówimy i samej idei hotelarstwa. Mamy też przygotowania na przykład z aktorem. I nie polegają one na tym, żebyśmy odgrywali pewną rolę na recepcji, bo mamy być sobą, mamy być naturalni i dzięki tej naturalności pewne wyniki się potem w tych konkursach osiąga, ale polega to wszystko na tym, aby mieć samoświadomość ciała, aby odpowiednio gestykulować, pokazywać się dobrze i tonem głosu odpowiednio tą rozmowę też prowadzić. Mnie przygotowała pani Agnieszka Skawińska, która jest dyrektorką Rumskiego Centrum Kultury, czyli Rumia to jest takie miasto koło Trójmiasta. Również jest aktorką teatru muzycznego w Gdyni, więc osoba doświadczona, dużo dała mi... Lekcje przebiegały śpiewająco. Prawie śpiewająco, tak, prawie śpiewająco można by powiedzieć, bo dużo właśnie powiedziałem o głosie mówiliśmy, głos ćwiczyliśmy. Co ciekawe, również każdego dnia, na przykład przed pracą, standardowo przygotowując się do pracy, jadąc samochodem, staram się rozgrzewać swój głos. Czyli sobie potem włączam na YouTubie jakieś tutoriale, jakieś filmiki, które pomagają rozgrzać mi się przed samą pracą, abym potem nie plątał się językiem. Zgadza się, naprawdę. No to jestem pod wrażeniem. A w takiej pracy na co dzień? No oczywiście, że nie będziesz narzekał, bo wszyscy klienci są idealni, ale jakby no przez te wszystkie lata, nawet jak w szkole jeszcze byłeś, zdarzyły ci się jakieś takie wydarzenia, że naprawdę zapadły ci w pamięć? Albo jakieś super pozytywne, albo właśnie takie bardzo, nie wiem, agresywne, nieprzyjemne, że było na ostrzu noża? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o najbardziej pozytywne wspomnienie z branży, Oczywiście poza konkursami. To poza konkursami. To było, gdy byłem jeszcze praktykantem i usłyszałem pierwsze dziękuję od gościa jeszcze na sali restauracyjnej, na sali śniadaniowej, kiedy byłem kelnerem śniadaniowym jeszcze jako uczeń technikum hotelarskiego. Dość skromne, dosyć sytuacja, ale taka zapadająca w pamięć, więc to jest bardzo też istotne, żeby dziękować drugiej osobie za pracę, bo jako uczeń otrzymałem te słowa i one też mi pozwoliły się potem rozwinąć, bo wiedziałem, że to, co robię, jest doceniane i to, co robię, jest odpowiednie. Jeśli chodzi o kolejne takie sytuacje przyjemne, to zawsze, gdy do nas na przykład wracają goście regularni, goście, którzy uwielbiają nasz hotel i pracowników jako nas samych i znają już nas po imieniu, a my znamy również i gości po imieniu, więc zawsze możemy się wymieniać różnymi opiniami na dane tematy, czyli bardziej takie zameldowanie gościa nie przebiega na tym, że mówimy, kiedy jest otwarta restauracja albo gdzie jest basen, bo to goście już dobrze wiedzą, oni się u nas czują jak... To co zawsze, tak? Jak zgadza się, to co zawsze. Jak w domu, tylko bardziej rozmawiamy w sumie o życiu codziennym, jak minęła trasa, co ostatnio udało im się osiągnąć, co nam się udało osiągnąć, więc są to bardzo fajne i miłe chwile. Takie śmieszne sytuacje hotelowe, gości trochę bardziej wymagających. Na przykład u nas hotel Grand w Sopocie, to jest hotel historyczny, legendarny. Każdy chyba już wie, że jest on tuż przy plaży.
a jeden gość bardzo był zirytowany tą bliskością morza. Zamówił sobie na przykład pokój z widokiem na morze i był rozścieczony wprost, że za głośno. Mewy były za głośne, tak, że morze zbyt głośno falowało, a on chciał na spokojnie sobie poczytać książkę przy otwartym oknie. I co ma w tym wypadku zrobić? Zeszedł do recepcji i kazał jakąś tą sytuację nam rozwiązać. I to była taka ciekawsza sytuacja, jak najbardziej zrozumieliśmy gościa, no bo są różne opinie, są różne oczekiwania i zaproponowaliśmy taki pokój, który miał narożny widok na Park Północny. W Krakowie. Który jest tuż akurat za nami. Nie, w Krakowie, też w Sopocie, też u nas w hotelu na drugim skrzydle. A też miał częściowy widok na morze, więc sobie mógł otworzyć jedno okno i drugie wedle wyboru i tam miał trochę spokojniej od strony parku, a tu miał trochę głośniej od strony morza. Ale tego morza niestety nie przesunęliśmy. No tak, no to się dowiedział. To bardzo tak. Ciekawa historia. A powiedz mi jeszcze, Krzysztof, bo bardzo mnie ciekawi, jakby jesteś tak naprawdę recepcjonistą, współpracujesz z kolegami, robicie na co dzień to samo, a to nagle przyjeżdża ekipa, wiesz, robimy zamieszanie, stawiamy kamerę, robimy wywiad z tobą, więc nie ma jakichś docinek, nie ma zazdrości? Nie. Z pewnością, nie ma. U nas są takie rodzinne relacje i nie mówię tego jakoś, że się przygotowałem do tego wywiadu. Po prostu wszyscy się uśmiechamy. A może po prostu nie wiesz, co myślą. A może nie wiem, co myślą. Może nie mówią mi tego w twarz. Ale uśmiechamy się, cieszymy się sukcesem każdej osoby. Dzisiaj właśnie do pracy przyszedłem, to już kolega się śmiał, mówi: o, już na ciebie czekają, Krzysztof, z Eski już kamery rozstawiają. No, rzeczywiście koledzy mogą się podśmiewać tak przyjacielsko, że ty nasza gwiazdo. Celebryto mały. Tak, nasz mały celebryto. Bo od kiedy udało mi się osiągnąć to trzecie miejsce w finałach światowych na najlepszego recepcjonistę świata, kilka mediów się zainteresowało. Ogólnopolski tytuł o tobie pisał. Ogólnopolski zakłada się mediów tym tytułem i jestem trochę rozpoznawalny wśród gości, więc niektórzy nawet gości do nas przyjeżdżają i mówią: o, to pan, panie Krzysztofie, to pan był w telewizji, to pan był w radio. O, specjalnie przyjechałem na przykład, żeby pana zobaczyć. Czekałem tylko, żeby pan nas obsłużył, albo inne sytuacje się wydarzają. Na przykład często mylą mnie z moim kolegą, to też jest śmieszne, bo też jesteśmy podobnymi osobami z lekka, z wyglądu, więc mówią do niego: panie Krzysztofie, kolega nigdy nie zaprzecza i się uśmiecha i oprowadza gości po hotelu, więc są to śmieszne sytuacje, więc bardzo, bardzo tak pozytywnie do tego wszystkiego podchodzimy, bardziej się uśmiechamy. Mhm. Nie czuję żadnych takich docinek ze strony kolegów. I jeszcze króciutko o tym, co robisz poza, bo tutaj spędzasz sporo czasu, ale jak mi się udało dowiedzieć, to tak naprawdę, wiesz, jesteś wszędzie, cały czas coś robisz, więc też kombinujesz z operatorką, tak, ze zdjęciami, tak. To opowiedz nam troszeczkę o twoich innych pasjach. Jest mnie dużo, jak powiedziałeś, Wojtek, jest mnie z pewnością dużo. Operatorka, czyli na przykład jestem też miłośnikiem nie tylko klasy i serwuar Vivru, ale też jestem miłośnikiem kamer, więc tworzę jakieś filmy z wesel i tego innych typu wydarzeń. Jako po prostu pasjonata i hobbysta, co też pozwala mi pewne zarobki osiągnąć. Dodatkowo na przykład jeśli chodzi też o branżowe moje istnienie w innych sektorach gospodarki, chociaż sektora gospodarki już się rozwinęło zbyt bardzo, tak w usługach, tak. Na przykład jestem osobą odpowiedzialną za marketing pewnego stowarzyszenia, prowadzę kanały social media. To też jest trochę po części powiązane z hotelarstwem, bo te hospitality, ta gościnność, to wszystko trzeba okazywać i też w internecie, i też przy kamerze, bo to jest też kontakt między człowiekiem. Trudno być operatorem kamery, nie rozmawiając z osobą, która jest po drugiej stronie. Nawet jak nagrywasz wesela, to zawsze tych gości trzeba zachęcić do uśmiechnięcia się do kamery, pomachania im, więc bycie w hotelu pozwala mi też na taką otwartość w innych branżach. Też i jeszcze studiujesz. I jeszcze studiuję, tak. Studiuję, zgadza się, tak, na Politechnice Gdańskiej i to dziennie. Oprócz tego, jeśli chodzi już nie takie branżowe rzeczy, nie chodzi o rzeczy zarobkowe, to na przykład żegluję. Jesteśmy koło morza, jesteśmy w Gdańsku, w Sopocie. Jakieś 50 metrów. Zgadza się. Tu już 50 metrów stąd jest, nawet dwa kroki powiedzmy stąd jest morze, więc biorę udział w regatach różnych, gram na gitarze tak hobbystycznie. Kilka mam zainteresowań. O, i bardzo kocham języki obce. Mówię oczywiście po angielsku, jak to już się przyjęło u nas w Polsce, tego języka uczymy jak na całym świecie. Jest to piękny język. Języka niemieckiego się uczę i bardzo mówię dość komunikatywnie po tym języku. Podstawy włoskiego znam, bo też moja część rodziny pochodzi
pochodzi z Włoszech i mam takie zamiłowanie, żeby się nauczyć więcej języków, na przykład hiszpański, może i francuski, chociaż to jest dość trudny, trudny język, i kaszubski. Jesteśmy na Kaszubach, może Sopot nie do końca jest na Kaszubach, ale już niedaleko, powiedzmy, za granicą Sopotu już się Kaszuby rozpoczynają, no i się czuję Kaszubą. Moja rodzina pochodzi z Kaszub, więc myślę, że to jest bardzo cenne pielęgnować takie wartości regionalne i ten język znać. Na koniec, czego sobie życzysz, bo wiesz, no tutaj cały czas przesz do przodu, gdzieś tam wspominałeś, że w przyszłym roku masz nadzieję, że na przykład już będziesz stopień wyżej, a na jednym z nagrań widziałem, że mówisz wprost, że jakby w przyszłości powinniśmy odwiedzać studziński resort, czyli sieć hoteli. Mam takie małe marzenie. Tak mierzysz wysoko, bo trzeba mierzyć wysoko. Mam takie marzenie, żeby może w przyszłości mieć swoją sieć hoteli. Kiedyś myślałem o tym, żeby były to hotele nowoczesne, ale teraz patrząc, pracując u nas w Sopocie, jestem, jak powiedziałem, blisko jestem tej architektury staromodnej, starej, ta klasa, więc pomyślałem sobie ostatnio, a może bym na przykład, jakbym miał jakieś fundusze oczywiście, może jakiś kredyt bym musiał zaciągnąć, bym wykupywał... Może jakiś tutaj się pojawi teraz sponsor. Może jakąś zrzutkę założyć, bym wykupywał stare obiekty, i przearanżowywał je na obiekty noclegowe, na przykład hotele, może i pensjonaty, ale myślę, że jednak hotele to jest to, co chciałbym, w czym chciałbym istnieć. I też mam taką małą inspirację w moim tacie, w mojej mamie, bo oni prowadzą firmę, która zajmuje się najmem apartamentów w Trójmieście. Mój wujek ma już 3 pensjonaty w Rewalu u nas na Pomorzu. Czyli to nie jest Pomorzu. Przypadek, tak. Że się w tej branży To też nie jest po części przypadek, więc mam tą małą duszę hotelarstwa u nas w rodzinie. No i też sam tak mówię zawsze w każdym wywiadzie i tak na co dzień wspominam, że uważam, że hotelarzem się trudno stać. Nie do końca można stać. Po prostu hotelarzem się rodzi, ale nie każdy wie, że to hotelarzem jest. Więc czasem trzeba trochę czasu, żeby odkryć sobie tą iskrę hotelarstwa, a potem już zakochać się w tej branży. Pięknie, to tak naprawdę wspaniałe podsumowanie, które możemy podsunąć pod każdą inną dziedzinę, w której ktoś odnajdzie to coś, prawda? Bo tak. jak to mówi to słynne przysłowie, że tak naprawdę znajdź coś, co lubisz robić, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu, więc tutaj zgadza na pewno się. Bywasz zmęczony, ale widać, że jest. No chyba, że bardzo dobrze grasz, no te zajęcia z aktorem może pomóc. Boże, to zajęcie z aktorem, ale nie, jak powiedziałem, zajęcie z aktorem trochę mnie nauczyły grania, ale... Ale trzeba być sobą w codzienności, nawet w pracy, czy w życiu codziennym, czy na studiach, czy w innych obszarach życia. Trzeba być sobą, bo to jest klucz do sukcesu, tak według mnie. Żeby pokazywać prawdziwego siebie, żeby nie udawać nikogo, bo jak starasz się kogoś udawać, to zawsze możesz się pomylić, a siebie znasz najlepiej. Pięknie, pięknie. I tymi słowami optymistycznymi możemy odsumować rozmowę. Krzysztof, dziękuję Ci, że byłeś gościem naszego programu i jednocześnie, że ja mogłem być gościem Twoim i Waszego hotelu. A Was wszystkich zapraszam do śledzenia pozostałych odcinków serii Tak Trzeba Żyć. Zapraszam do subskrybowania tego kanału i zapraszam również do odwiedzania wszystkich mediów społecznościowych Radia SK Rock. Do usłyszenia, cześć. Do zobaczenia.